Dzień dobry! Ostatnio słyszałem gdzieś w komentarzach, ktoś mi szepnął, że podobało wam się, jak śpiewaliśmy. Pada śnieg, puszysty śnieg. Ale nie pada śnieg. Ale dzisiaj nie pada. Co tu oglądamy? Armin vs. YouTube. Sprząta garaż, coś tu muszę zrobić. Karolina, lokowanko. Nie, to nie jest lokowanko. Mamy taki mega toster. Zobaczcie, ze Smega. W ogóle jestem zajarany produktami ze Smega. I tu jest taka szufladka. Gdzie ta szufladka jest? Tu jest. O. Tu jest szufladka. Tam. I okruszki tutaj są zawsze. Tak. Ja mam też defrosting mode. Ej, szufladka? No, nie wiedziałaś? Obracałaś na drugą stronę. Jezus, ty to jesteś jednak blondynka. Jezus, Karo! Karolina, no. Pyszne. Z tyłu syf, ale nie zwracajcie na to uwagi, u każdego w domu jest taki syf. Nie u każdego. Trzeba posprzątać. Robimy wyliczankę? Raz, dwa, trzy. Ja, trzy, ty. Wiem, że ja. Takie rzeczy muszę sprzątać zmywarę. I dziś lecimy na... O, co masz Karolina do powiedzenia? Że co? Że za mało łapek w górę? Słyszeliście? Łapka w górę. Łapka w górę. Będą częściej vlogi. Dzisiaj idziemy na spotkanie Too Faced, bo oczywiście Karolina mi wczoraj w nocy... Przecież jutro jest spotkanie Too Faced! Nie mówiłam takim głosem. Nie powiedziałaś, tak? Nie. Tak, jutro mam spotkanie, więc musi ktoś zostać z Balbinką. No i przyjdzie babcia kochana się zaopiekować Balbinką. Babcie, pozdrawiam wszystkie babcie. Babcie, przychodźcie częściej nam pomagać. Musimy się ogarnąć. Vlog na dzisiaj zaplanowany. Jutro dodaję kolejny film, więc trzeba je obrobić. Wracamy do domu, ogarniamy chatkę. A jutro jest piękny dzień, bo ma być coraz zimniej. Jutro nagrywam wow film. To będzie hit YouTube'a. Bo wiecie dlaczego? Bo ja wymyśliłem ten film. I będzie mega film w takiej drogerii. Pewnie się domyślacie jakiej, perfumerii. Ale wam nic nie powiem, bo oczywiście youtuberzy zawsze wszystko trzymają w tajemnicy, bo jak coś się nie uda, to nie będzie to, że się nie uda. Ale to się uda, bo to już jest jutro. A idziesz z nami, Balbina? Jak to masz inne plany? Wiesz co, zostawiasz mnie. Dobra, lecę kochani, bo Balbina nie ma ochoty z nami rozmawiać. Łapka w górę na dzień dobry i zaczynamy vloga. A tutaj szal Karoliny. A tutaj jest Karoliny aparat. Jak się pytacie, czym nagrywa, to jest Lumix GH4 Speed Booster. Tutaj jest tutaj najważniejszą częścią. Najważniejszą częścią, najdroższą częścią. I bez tego nie byłoby takiej dobrej jakości. I tutaj Sigma 1.8. Zobaczcie, trochę okurzały. Co tu ci się stało, Karolinka? Pękło ci. Też mam taki sam obiektyw, jak nagrywam filmy. I tutaj taki zoom do nagrywania dźwięku. Na czym się zawiodłaś? Na tych dwóch podkładach. Na Bobim ciemnieje i to też tak ciemnieje. Te dwa podkłady tak ciemnieją na mnie i są okropne. Nie wiem, ten kiedyś używałam, był super, ten to jest moja nowość i nie jest super. Nie używałam go od 3 dni i był słaby. W ogóle mam zupę rzeki paznokcie. Jakie przepiękne. Malować. Nie, no zwykłe. Dobra, kochani, także te dwa niestety... czego nie używać. Niestety mi się nie sprawdzają. Kochani, chciałam wam podziękować jeszcze raz. Już dziękowałam wam na Insta za wiadomości, który to był puder. Ten mocno matujący i Kakus, pozdrawiam cię serdecznie, mi napisała, że to jest najlepszy matujący puder. Patrzyłam w skład i on ma po prostu dużo mąki ryżowej, tak? Dobrze mówię? Tak, mąki ryżowej. I ma też talk w sobie, co nie każdemu pasuje. A to jest ten, który kupiłam najpierw i który okazał się rozświetlający. Jestem ciekawa właśnie, jak on rozświetla, zaraz sobie go nałożę. I powiem wam, że przed chwilą przyszedł do mnie Darek i mówi, mam dla ciebie prezent bez okazji. I byłam w szoku, myślałam, że to jest po prostu pudełko, które mamy schowane i faktycznie dostałam prezent, w ogóle bez okazji. Mówi, że ostatnio był w Louis, zostało mu coś tam na bonie i kupił mi taką oto, chyba to się nazywa Bando. Ja bardzo lubię wzór ten taki koński, z tymi końskimi elementami. I jest przepiękna, strasznie mi się podoba. Nie byłam zadowolona z makijażu oczu dziś, ale powiem wam, że ostatecznie jestem zadowolona z tego, jak wyszedł, bo robiłam to mokrymi cieniami Golden Rose plus paletka Jeffree Star Androgyny.
I tak właśnie wyszło. Na ruchomej powiece mam właśnie to metaliczne mokre cienie. Halo, dzień dobry. Co to? Pani nagrywa? No, przy przyspieszeniu nagrywa. Powiedziałam o twoim prezencie. Jakim prezencie? Niespodziewanym. No to są prezenty niespodziewanki. Jak to się nazywa? Niespodziewajki? Niespodziewajki. A dlaczego mi go dałeś tak z okazji? A co? Zawsze musi być jakaś okazja? Aha. Można też dać prezent bez okazji, no i po prostu... Happy wife, happy life. Po prostu się cieszyć tym, że jesteśmy razem i celebrować to, że się kochamy i że jest dobrze wszystko. No, jesteśmy zdrowi i to jest najważniejsze i po prostu można się tym cieszyć, tak? No, coś no. Ładnie powiedziałeś. No tak, tak jest racja, no. Tak robią na Instagramie. No, już odwala, nie? Bo przewracało ci się w głowie od tych kosmetyków. No, za dużo ich mam. A w ogóle pozdrawiam dziewczynę, która mnie wczoraj bardzo profesjonalnie obsługiwała i pomagała w Seforze w promenadzie. Bardzo miło. Ja spadam, idę przebrać balbinę. Pozdrawiam serdecznie, macie super ekipę w promenadzie. Uwielbiam robić zakupy w promenadzie. Zawsze jest duży wybór. Tak wygląda mój dzisiejszy makijaż, taki złotawy mi wyszedł. I muszę się przebrać, bo nie pójdę tak przecież. I perfumy dnia to Viva La Juice, jedne z perfum mojej siostry i kupiłam je sobie, bo mi się bardzo dobrze kojarzą, mają przepiękną butelkę i pachną słodko. Ostatnio mam ogromną ochotę na słodkie zapachy. Mam dzisiaj matching kolorów, a ona uciekła. Popaczki wpadły w torbę. Zazwyczaj są jakieś malutkie i karton znajduje już dużo miejsca. Tak to można wszystko do jednego worka wrzucić. Co ty tu robisz? Pizzy pilnujemy, zobacz jak wyrosło. Dlaczego tak cicho mówisz? To ukradłeś? No właśnie, chcę się wytłumaczyć, bo ogólnie ja nie jestem zaniszczeniem map, bo się przydadzą. Ale to jest z bardzo starej książki, gdy jeszcze istniało ZSRR. I muszę wam powiedzieć, że tylko dlatego wzięłam tą stronę, bo ZSRR już nie ma. I być może kiedyś wam opowiem śmieszną historię z tym związaną. Ale nie zniszczyłaś. No nie zniszczyłam, bo to było ZSRR. Zrobiłaś chmurkę, tak? A tutaj, słuchajcie, zrobiłam jedną. Tak. A wzięłam to z tej książki, to jest wolny poster book. Mac, Hell Happy Wall. Że możesz zrobić swoją szczęśliwą ścianę. Swoją własną. Aha. I tutaj są takie śmieszne różne grafiki. Będę musiała to dokładnie przyciąć. Wsadzę tutaj kawałek mapy. Taki jest mój szczwany plan. Muszę to dobrze wymierzyć, żeby to ładnie wyglądało. O, to jest fajny pomysł na dekorację. I chciałam coś... Taką, nie wiem, chyba trochę za... Bardzo oddalona ta mapa. Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We try to understand how it all started to go wrong. But the sea is way too ale fajna wyszła. Super. Ja użyłam Glam Glow, bo trochę mnie tutaj na dole wysypało. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem od tego, że jak byłam na zabiegach w hotelu, to miałam zabieg z kwasami. A po kwasach zawsze mnie wysypuje, także tutaj mam jakieś raz, dwa, trzy, cztery pryszcze. Tu na szczęście nic nie wyskoczyło. Więc mam nadzieję, że szybko zejdą, że szybko się ich pozbędę, bo mnie to denerwuje, że coś mi wyskakuje. I staram się teraz zadziałać właśnie maseczką. Teraz poszukam mojej wody, żeby się popryskać, bo zapomniałam, że trzeba w trakcie pryskać, żeby działało. Tu gdzieś wodę w ogóle muszę zrobić porządki w pokoju, już mnie Darek tak, słuchajcie, na mnie tak krzyczy. Na mnie Darek tak krzyczy z tego powodu, że mam bałagan tutaj, ale wiecie, ja robię nagrania i wychodzę po prostu i zamykam ten pokój, bo zawsze trzeba coś zrobić przy dziecku, wiecie, i po prostu zamykam to i mam z głowy, a to nie jest takie łatwe, trzeba to ogarnąć. Kochani, muszę sprawdzić wyniki ankiety na moim Instagramie, Instastory, to moje Instastory, to moje Instastory, to moje Instastory, wszystko i teraz uwaga. Wolisz podkład 100% krycia, wybrało 41%.
Czy naturalne wykończenie? 59%. Jestem w szoku, że więcej osób woli naturalne wykończenie, bo zawsze mnie pytacie o te kryjące. Ale widzę, że dużo osób chce kryjące podkłady. Kolejne pytanie. Zwykle kupujesz podkłady tańsze czy droższe? Więcej osób kupuje podkłady tańsze. Ale jest też grupa, która kupuje droższe. Która kupuje droższe? A ja wam tu... Nie kupują wcale. No to uwaga, ci co nie kupują podkładu, kupują krem BBCC. 27%. Też dziwiłam się, że tak dużo osób nie używa podkładu, tylko kremu BBCC. Także to była moja ankieta. Dziękuję wam bardzo. A tu film mojej siostry. I moja owsianka dzisiejsza. Pamiętajcie, czasami trawa jest zieleńsza na drugiej stronie, ponieważ jest to druga strona sztuczna.